Dzień dobry, Monika Laskowska. Witam serdecznie w Zagadkowej Wyspie. Moi kochani, na początek programu mamy do rozdania oczywiście kasy. Mamy dużo tej kasy do rozdania w naszym programie, ale na początek mamy pierwszą kasę do rozdania. I moi drodzy, co należy zrobić, żeby tę kasę zdobyć? Odszukujemy pierwszą literę i odczytujemy nazwę zwierzęcia. Także moi kochani, ta zagadeczka trochę się nam kręci, ale moi drodzy, szukamy pierwszej litery. I później przechodzimy do kolejnej literki, do kolejnej i odczytujemy nazwę zwierzęcia. Moi drodzy, przyglądamy się naszej pierwszej zagadce, odczytujemy nazwę zwierzęcia i wybieramy numer do studia 704-304-304, a ja szybciutko w międzyczasie przypomnę regulamin. W naszym programie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy udzielić w jak najszybszym czasie prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do ciebie odzwoni i zostaniesz na żywo połączony z naszym studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. Moi kochani, regulamin już za nami i ja czekam na pierwszego zwycięzcę. Moi drodzy, mnóstwo zagadek jest dzisiaj przygotowanych, także mam nadzieję, że mnóstwo kasy dzisiaj będę mogła wam rozdać. Moi kochani, mnóstwo kasy jest tutaj ze mną. Za chwileczkę ją pokażę, ale na razie, moi kochani, czekam na pierwszego zwycięzcę. Czekam na osobę, która już odnalazła nazwę zwierzęcia. Przypominam, moi kochani, że szukamy pierwszej literki i odczytujemy nazwę zwierzęcia. Co to może być za zwierzę? Kombinujemy, moi kochani, kombinujemy. Wiem, że zagadka nam się troszeczkę kręci. No, my dzisiaj również możemy być troszeczkę zakręceni, bo mamy środek tygodnia. Środa, dzisiaj, moi kochani, środa. Także zagadka się kręci, wszystko nam się kręci, ale moi drodzy, nie dajmy się wkręcić tej zagadce, bo szukamy pierwszej literki, odczytujemy nazwę zwierzęcia i jeżeli już mamy nazwę tego zwierzaka, to łapiemy szybko za telefon i pędzimy tutaj do mnie do studia, a ja oczywiście wręczam nagrodę. Komu? Kto jest przygotowany? Kto już ma tego zwierzaka? Kto ma nazwę tego zwierzaka, bo tego zwierzaka w domu to raczej chyba mieć nie będziemy. No, mam nadzieję, że nikt go nie ma w domu, no bo to taki zwierzak. Ja już nic nie mówię, moi drodzy, bo pierwsza zagadka jest rozgrzewkowa, pierwsza zagadka jest bardzo prosta. Także, moi kochani, czekam już na pierwszego zwycięzcę. Kto wie? Halo, halo! Dzień dobry. Dzień Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za zwierzak? dobry. Bocian. Bocian! I bardzo dobrze, 20 złotych już jest pani. No, tak jak przypuszczałam, tego zwierzaka na pewno pani nie ma w domu, ale ma już pani pierwszą kasę. Zapraszam do następnej zagadki, również naszą pierwszą zwyciężczynię, bo oczywiście w naszym programie wygrywają wszyscy moi kochani. Osoby, które już wygrały, mogą wygrać również ponownie. Moi kochani, tym razem ponownie, no, zagadka ponownie nam się kręci i odczytujemy pierwszą literkę i odczytujemy ponownie nazwę zwierzaka, moi kochani. Ponownie zagadka jest zakręcona. No, ja dzisiaj troszeczkę też jestem, przyznam się, zakręcona, ale wy nie dajcie się wkręcić, bo do wygrania jest mnóstwo kasy, moi kochani. Kolejna zagadka się kręci, kolejny zwierzak do rozszyfrowania. No, tego kolejnego zwierzaka, nie wiem, no, ten zwierzak już może być. Zagości czasami u nas w domu. No właśnie, no właśnie. Nic więcej nie podpowiadam, bo jeszcze kolejna zagadka jest zagadką rozgrzewkową, zagadką bardzo prostą, zagadką bardzo łatwą na rozgrzewkę. Także wszystkie osoby przed telewizorem zapraszam, moi kochani, do wspólnej zabawy. Oczywiście zagadka się kręci. My nie dajmy się wkręcić, my odczytujemy nazwę zwierzaka. Ten zwierzak w tej zagadce może zagościć u nas w domu. No, ale najważniejsze, żebyśmy odczytali jego nazwę. Jeżeli już znamy nazwę tego zwierzaka, łapiemy za telefon 704-304-304 i pędzimy do mnie tutaj szybciutko, szybciutko do studia, moi kochani. Tak jak pierwsza zwyciężczyni w błyskawicznym tempie przerwała mi gadanie i bardzo się z tego cieszę, bo dzięki właśnie temu zdobyła pierwszą nagrodę. No, a kto się zgłasza po kolejną nagrodę? Szybciutko, szybciutko, moi kochani, szybciutko. Kolejna nagroda jest przygotowana. Mamy, przypominam, odczytać nazwę zwierzaka. Co to za zwierzak? Szukamy pierwszej literki, później kolejnej, kolejnej, kolejnej. I jeżeli już wiemy, co to za zwierz, tym razem znalazł się w naszej zagadce, wybieramy numer do studia 704-304-304.
poprzedni zwierzak, no raczej u nas w domu nie gość, prawda? Bocian. Nie, no bociana zazwyczaj widzimy na łące, widzimy jak buduje gniazdo. Bardzo, moim zdaniem, to fajny symbol, jak widzimy bociana budującego gniazdo. Niektórzy mówią, że właśnie czeka nas za mąż pójście, jeżeli widzimy bociana w gnieździe. To jest ciekawe, prawda? No właśnie, moi kochani, a tym razem inny zwierzak. Z tym zwierzakiem nie znam żadnych powiedzeń, żadnych przysłów, żadnych... Chociaż nie, jedno jest. Ktoś gada tak bardzo dużo, no właśnie, gada i gada, a ten zwierzak może gościć u nas w domu. Na pewno zagości za chwileczkę u kogoś dodatkowa kasa, za chwileczkę ktoś się wzbogaci o kolejną nagrodę. Kto tym razem, moi kochani? Nasza pierwsza zwycięzczyni oczywiście również jest tutaj mile widziana. Zapraszam wszystkie osoby przed telewizorami do wspólnej zabawy. Moi kochani, pierwsze zagadki, przypominam, są rozgrzewkowe, pierwsze zagadki są bardzo łatwe. Także należy skorzystać właśnie z tej sytuacji, kiedy dopiero się rozgrzewamy, dopiero wszystkie zmysły nam się rozgrzewają, także jest jeszcze w tym momencie prosto, moi kochani. Skoro jest prosto, to prosta i szybka kasa jest do zdobycia. Później będzie trudniej, ale to później, moi kochani. Na razie jest prościutko, także zapraszam kolejną osobę, kolejnego zwycięzcę, który już wie, co to za zwierzak. Co to za zwierz tym razem? Ten zwierzak może gościć również u nas w domu. Może, może. Chociaż zazwyczaj bywa na wolności w bardzo cieplutkich krajach. Na przykład tak jak u nas dzisiaj na wyspie, cieplutko, słońce świeci. Chociaż u nas na wyspie zawsze świeci słońce. I co najważniejsze, moi kochani, sporo kasy jest do wygrania. Także szybciutko, szybciutko. Nie tracimy czasu, moi kochani, bo im więcej zagadek rozwiążemy, tym więcej kasy wpadnie do naszej kieszeni. Kto już wie? Co to za zwierz? Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Co to za zwierzak? Dzień dobry, papuga. Papuga. No właśnie, gada, 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 jak ta papuga. I 20 zł już jest pana kolejna nagroda, wędruje do kolejnego zwycięzcy, a my szybciutko wędrujemy dalej, moi kochani. Ponownie zagadka zakręcona. No i ponownie szukamy pierwszej litery i odczytujemy nazwę zwierzaka. Co to za zwierz tym razem? Co to za zwierzak? Moi kochani, przyglądamy się, zagadka kręci się, my nie dajemy się wkręcić. Może z jednej strony dajmy się wkręcić, żebyśmy się wkręcili w rozwiązywanie zagadki, żebyśmy odnaleźli pierwszą literę i powędrowali do kolejnej litery, do kolejnej i odczytali nazwę zwierzaka. Jeżeli już mamy tę nazwę zwierzaka, no to oczywiście łapiemy za telefon 704-304-304. No ten zwierzak... No raczej u nas w domu nie gości. Chociaż powiem wam, moi kochani, że jedna z moich znajomych na któryś wakacjach pojechała na fajne wakacje, no i wstawiła oczywiście na portal nasz ulubiony zdjęcie. Wstawiła piękne zdjęcie, gdzie właśnie ten zwierzak wygląda za okna. Ona sobie siedziała w restauracji, jadła jedzonko, a ten zwierzak pochylił głowę pochylił się nad stołem. Piękne zdjęcie, bardzo sympatyczne, bardzo śmieszne. No ale ten zwierzak zazwyczaj u nas w domu nie bywa. Ta sytuacja była bardzo, bardzo wyjątkowa. Kiedy mogłam zobaczyć tego zwierzaka prawie w domu, no prawie w restauracji. Czy wyobrażacie sobie tego zwierzaka w restauracji? Ja nie, no nie wiem, czy się zmieści, moi kochani, ale na pewno, jeżeli już jedna osoba wie, co to za zwierz, to moi kochani, łapiemy za telefon 704-304-304. Przypominam, moi drodzy, kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli znasz odpowiedź, to nie ma na co czekać, bo ktoś może cię wyprzedzić, moi kochani, a mamy mnóstwo zagadek do rozwiązania, czyli... Jeżeli mnóstwo zagadek mamy do rozwiązania, to mnóstwo kasy również mogę wam rozdać, moi drodzy. No to co? Kto wie, co to za zwierz? Ten zwierz zazwyczaj, no raczej nie gości u nas w domach. Wydaje mi się, że na 99% zostawiam ten 1%, bo moi kochani, ja uważam, że w życiu wszystko jest możliwe. No właśnie tak jak moja koleżanka pojechała sobie na wakacje i ten zwierzak zaglądał jej do talerza przez okno. Bardzo ciekawa, bardzo interesująca sytuacja, ale moi kochani,
Ja tutaj opowiadam o zdjęciach, o wakacjach mojej znajomej. No właśnie, a nam kaska się przyda. Jeżeli ktoś już wie, co to za zwierz, to łapie szybko za telefon 704-304-304. I podajemy szybciutko nazwę, ja oczywiście wręczam nagrodę. Komu tym razem, moi kochani? Kto tutaj do mnie pędzi i powie mi, co to za zwierz? Osoby, które dopiero włączyły telewizor, przypominam, podpowiadam takim właśnie osobom, które dopiero dołączyły do naszej zabawy, że szukamy pierwszej litery i później kolejnej i kolejnej literki i odczytujemy nazwę zwierzaka. Jeżeli już wiemy, co to za zwierzak, to pędzimy do mnie do studia, a droga jest 1-704-304-304. Kto wie, co to za zwierz? Szybciutko, szybciutko, moi kochani. Kolejna nagroda czeka, ale wy nie czekajcie. Nie czekamy, moi drodzy, nie czekamy, bo mnóstwo zagadek. Dzisiaj mamy mnóstwo zagadek do rozwiązania. No to co? Kto chętny? Szybciutko, szybciutko. Zwierzak. Bardzo fajny zwierzak. No ten zwierzak również zazwyczaj bywa w krajach, gdzie jest ciepło, gdzie jest bardzo cieplutko. W naszym pięknym kraju no możemy spotkać, ale tylko chyba w zoo. Tego zwierzaka możemy tylko spotkać w zoo. No musi mieć cieplutko również, także pracownicy zadbają bardzo o niego, żeby niczego mu nie brakowało. No ale na wolności biega sobie tam, gdzie jest ciepło. Fajnie, że może biegać na wolności. Bardzo się cieszymy wszyscy, kiedy zwierzątka mają wolność, ale również zwierzątka bardzo się do nas przyzwyczajają. Także kiedy się urodzą czy w zoo, czy w naszym mieszkaniu, czy urodzą się w klinice weterynaryjnej, one bardzo szybko się przyzwyczajają do swoich właścicieli i jest im naprawdę bardzo dobrze. No właśnie, to jeżeli chodzi o zwierzaki. No właśnie, tu chodzi o zwierzaki, moi kochani, bo szukamy cały czas nazwę zwierzaka. Zwierzaka. Odszukujemy pierwszą literkę, odnajdujemy pierwszą literkę na naszej zagadce, która się kręci. Później szukamy kolejnej i odczytujemy nazwę zwierzaka. Kto już wie, co to za zwierz? Szybciutko, szybciutko, moi kochani. 704-304-304. Kto już ma tego zwierzaka? Na pewno nie masz go w domu i jestem przekonana, że nie, ale masz na pewno jego nazwę. A ta nazwa to? Szybciutko, szybciutko. Poprzedni zwycięzcy również mogą brać udział w naszym programie. Zapraszam wszystkich przed telewizorami, bo dodatkowa kasa jest nam bardzo potrzebna. Moi kochani, mamy święta, tuż mamy święta, już za pasem, no i mnóstwo wydatków i rzeczywiście co w tym momencie się dzieje. Wszyscy łapiemy się za kieszenie, także te kieszenie moim zdaniem należałoby troszeczkę uzupełnić. No to co? Kto chętny na uzupełnienie kasy? Kolejna kasa przygotowana dla kolejnego zwycięzcy. Kto mi powie, co to za zwierzak? Szukamy pierwszej literki, później kolejnej i odczytujemy zwierzaka. Jest telefon, halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Co to za zwierzę? Dzień dobry, żyrafa. Żyrafa, tak, proszę pani, 20 zł już jest pani kolejna. Osoba jest nagrodzona, a my szybciutko biegniemy dalej, moi drodzy, szybciutko biegniemy do kolejnej zagadki, bo kolejna kasa jest przygotowana. I co należy zrobić, moi drodzy? Ponownie szukamy pierwszą literkę i odczytujemy tym razem imię. Już nie zwierzątka, moi drodzy, tym razem odczytujemy imię. Także pierwsza litera, szukamy pierwszej litery, później kolejnej i odczytujemy imię. No właśnie, tak ze zwierzątek przyszliśmy do imion. A czemu nie, bo możemy nazwać zwierzątka. Jeżeli mamy gdzieś niedaleko gniazdo bocianie, to możemy tego bociana nazwać właśnie tym imieniem, moi drodzy. Ale jeżeli ktoś już wie, co to za imię w naszej zagadce, no to wybiera numer telefonu do studia 704-304-304, bo oczywiście ja nagradzam taką osobę, która tutaj do mnie dotrze i powie mi, co to za imię. A później już nasze zwierzątka możemy nazywać tak, jak chcemy, moi drodzy.
tak jak chcemy, nazywamy nasze zwierzątka, chociaż niektóre osoby bardzo fajnie, bo podpytują mnie, jak mogą nazwać swoje pupilki. Jedna z osób, które oglądają nasze programy, pytała się mnie, jak może nazwać swojego pupilka, a tak był piękny, że całe mnóstwo imion wymyśliłam, żeby sobie pan mógł bardzo fajnie wybrać, żeby mógł wybrać bardzo fajne imię do pięknego psiaczka. Moi drodzy, no właśnie w tym momencie również możemy tak zrobić, bo możemy sobie skorzystać z naszej zagadki, którą mamy w tym momencie na telewizorze, na ekranie naszego telewizora i właśnie tym imieniem możemy nazwać naszego pupilka, jeżeli dołączy do naszej rodziny. Jeżeli nie, to może w przyszłości, prawda? No właśnie, moi kochani, Ani, co najważniejsze, nagroda czeka na osobę, która powie mi, co to za imię. Szukamy pierwszej litery, później szukamy kolejnej literki, kolejnej i jeżeli mamy imię, to dzwonimy szybciutko do studia 704-304-304. Co to za imię? Kto już wie? Bardzo fajne imię, bardzo ładne imię. To jest ludzkie imię, to jest człowiecze imię, ale moi kochani, wiemy, że nazywamy również zwierzątka, nazywamy ludzkimi imionami, bo są dla nas bardzo bliskie, jak to się mówi, nasze zwierzątka są dla nas bardzo kochane i tak mówimy, że są członkami naszych rodzin, prawda? Właśnie. I dlatego bardzo często nazywamy ich ludzkimi imionami. No tym razem, moi kochani, mamy imię do odgadnięcia w naszej zagadce i kto wie, co to za imię? Jeżeli już wiesz, co to za imię, łap szybciutko za telefon 704-304-304. Przypominam, moi kochani, że szukamy pierwszej literki, później kolejnej i kolejnej. Jeżeli już mamy to imię, to moi drodzy, nie czekamy, bo przypominam, kto pierwszy, ten lepszy. Imię. Tym razem zagadka, w naszej zagadce mamy odszukać imię. Kto już wie? W poprzednich zagadkach mieliśmy zwierzaki, piękne zwierzaki, mniejsze, większe, latające, a tym razem szukamy imienia. Może to być imię dla naszego zwierzaka, a może to być właśnie, moi kochani, może to jest twoje imię. No to tym bardziej szybko łap za telefon 704-304-304. Jak to fajnie, moi kochani, za swoje własne imię dostać nagrodę, prawda? A jeżeli jest to twoje imię, to może imię twojego znajomego, ale moi kochani, mamy wszystkie literki na ekranie telewizora, także tutaj nic nie musimy kombinować, tylko po prostu te literki trzeba odpowiednio poustawiać. Te literki trzeba odpowiednio poukładać i odczytać imię. Kto już wie? Kto już wie, co to za imię? Moi drodzy, ta zagadka jeszcze nie należy do najtrudniejszych, także szybciutko, 704-304-304. Wykorzystujemy ten czas, kiedy zagadka jest jeszcze w miarę prosta. Później będzie trudniej, moi drodzy, także wykorzystujemy ten czas, kiedy jeszcze mamy proste zagadki do rozwiązania. Kto już wie, co to za imię? 704-304-304. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Co to za imię? Dzień dobry, Kacper. Kacper! Bardzo, bardzo dobrze i my szybciutko biegniemy dalej. Już kolejna nagroda wędruje do kolejnego zwycięzcy i tym razem, moi kochani, no ponownie zagadka nam się kręci. No reżyser mówi, że już ostatnia kręcąca zagadka. Za chwileczkę zmienimy typ zagadek, moi drodzy, no ale jeszcze mamy kręcącą zagadkę, no i przede wszystkim mamy kolejną nagrodę. Szukamy ponownie pierwszej litery i odczytujemy ponownie imię. Mieliśmy trzy zwierzaki i teraz tym razem drugie imię, moi drodzy. No to co? Szukamy pierwszej literki, później kolejnej i kolejnej. Ale wiem, moi kochani, że niektórzy są takie osoby, które spojrzą na zagadkę i już widzą to imię. No to powiem, gratuluję bystrości, spostrzegawczości. No takie osoby można nazwać bardzo inteligentnymi, bo spostrzegawczość oczywiście jest cechą inteligencji. No to jeżeli masz już to imię, to wyprzedź szybciutko innych widzów, łap za telefon 704-304-304. Jeżeli ktoś wie już, co to za imię, to pędzi tutaj do mnie do studia po odbiór nagrody.
a osoby, które jeszcze nie wiedzą, spokojnie, spokojnie odczytujemy, szukamy pierwszej literki, później kolejnej literki, kolejnej i kolejnej. I jeżeli już mamy przeczytane imię, jeżeli już jest rozszyfrowana zagadka, pędzimy do mnie do studia, bo moi drodzy, przypominam, kto pierwszy, ten lepszy. Nie dajmy się wyprzedzić. Jeżeli już znamy to imię, łapiemy za telefon, dołączamy do naszej zabawy, moi kochani, w naszej zabawie są fajne, bardzo fajne zagadki do rozwiązania, no i przede wszystkim za te zagadki mamy nagrody. No to co? Kto sięga po kolejną nagrodę? Uwaga, uwaga! Bardzo piękne imię, bardzo ładne imię, tylko jak ono brzmi? Kto już wie? 704-304-304. Same kręcące dzisiaj zagadki reżyser nam zaserwował. No a tutaj mamy okres świąteczny, na pewno jesteśmy również bardzo zakręceni, ale moi drodzy, w międzyczasie, pomiędzy obowiązkami, no jeszcze tę zagadkę można rozwiązać. Można rzucić okiem, można podejść do telewizora, przyjrzeć się i wrócić do swoich obowiązków, mając oczywiście telefon w dłoni po to, żeby zadzwonić tutaj do mnie do studia po odbiór nagrody. No ale za chwileczkę będzie trudniej, moi drodzy, za chwilę będzie trudniej. Na razie jeszcze zagadka jest w miarę prosta. No to co? Skoro zagadka jest prosta, to prosta i szybka kasa do zgarnięcia. Kto ją zgarnia? Kto zgarnia tę kasę, moi kochani? Szybciutko, szybciutko. Imię, mamy imię do odczytania, a to imię to... Kto wie? Bardzo fajne imię, bardzo ładne imię. Wraca do łask. Kiedyś dużo pań było tak nazywanych. No w dzisiejszych czasach to imię wraca do naszych łask. Bardzo dobrze, bo bardzo ładne jest to imię. Może to jest twoje imię? Jeżeli tak, to możesz za swoje imię zgarnąć nagrodę. Jeżeli nie, to może twoje imię twojej koleżanki, może imię twojej znajomej, sąsiadki. No właśnie, niech będzie to imię kogokolwiek. Najważniejsze, moi drodzy, żebym tutaj usłyszała w studiu osobę, żeby ta odpowiedź padła, bo moi kochani, kolejne zagadki są przygotowane. Kolejna kasa czeka, ale wy nie czekacie, jeżeli już wiecie, co to za imię. A to imię to... Kto wie? 704-304-304. Bardzo ładne imię. Piękne imię, tylko jak ono brzmi? Kto mi je wypowie tutaj u mnie w studiu? Szybciutko, szybciutko, moi kochani. Nie czekamy. Wiem, że zakręcona zagadka, ale mam nadzieję, że ktoś wyłapał imię i ktoś już wie i pędzi tutaj do mnie szybciutko. 704-304-304. Do kogo tym razem powędruje nagroda? Halo, halo? Moi kochani, szybciutko, szybciutko. Ja wiem, że mnóstwo obowiązków, ale na chwileczkę, na momencik. Tę zagadkę jeszcze możemy, moi kochani, rozwiązać pomiędzy obowiązkami. Później będzie trudniej, to rzeczywiście te obowiązki na chwileczkę trzeba będzie odłożyć. W tym momencie, moi drodzy, jeżeli mamy mnóstwo obowiązków do wykonania, to jeszcze tę zagadkę możemy zrobić tak naprawdę na kolanie. Możemy pomiędzy obowiązkami tę zagadkę rozszyfrować. Tylko telefon mamy w ręku. Jeżeli już wiemy, co to za imię, wybieramy 704-304-304 i mówimy mi, co to za imię i możemy w trakcie, w międzyczasie oczywiście wykonywać obowiązki, bo wiem, moi drodzy, jestem doskonale, zdaję sobie z tego sprawę, że jest mnóstwo obowiązków do zrobienia. No właśnie, a pogoda jest taka, że te okna na razie do mycia, no nie wiem, chyba nie da rady ich umyć, prawda? No ale moi kochani, okna nie są najważniejsze. Święta, podczas świąt najważniejsza jest rodzinna atmosfera i miejmy w podświadomości cały czas, że nie to, co wykonamy pracę. Bo jeżeli czegoś nie zdążymy zrobić albo nam po prostu się nie uda, możemy zrobić to po świętach. Najważniejsze, żeby święta były spokojne i tego wszystkim życzę, moi kochani. Ale co najważniejsze, życzę osobie, która już wie, co to za imię, żeby odebrała szybciutko ode mnie kasę. Kolejna nagroda czeka i kto odbierze tę nagrodę? Kto powie mi, co to za imię? Kto już wie? Szybciutko, szybciutko. A to imię to? Kto mi powie? Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Co to za imię?
Dzień dobry, Halina. Halina. Halina, bardzo ładnie, bardzo dobrze. Kolejna nagroda wędruje do kolejnej zwycięzczyni. Gratuluję serdecznie, a my wędrujemy dalej, moi kochani. Tym razem zagadki już na szczęście nieruchome, ale moi drodzy, zagadki są troszeczkę trudniejsze. I co należy zrobić? Podać współrzędne dwóch takich samych obrazków. No, mówiłam, moi kochani, że będzie trudniej, ale nagroda jest większa. Nagroda jest zdecydowanie większa. Podwójna, nawet trochę więcej niż podwójna, moi drodzy. No ale co? Szukamy współrzędnych dwóch takich samych obrazków. Które dwa obrazki są takie same, identyczne? Moi kochani, dzwonicie i podajecie na przykład A1 i na przykład B3. No właśnie. Szukamy, szukamy, zastanawiamy się, przyglądamy się uważnie, które obrazki są identyczne. Szukamy obrazków, które są takie same. Przyglądamy się uważnie. No właśnie, troszeczkę tutaj jest tak namazane, reżyserka, ale namazałeś mi tutaj przy tej zagadce. Wcześniej były ruchome, kręcące, ale bardzo ładne, były bardzo kolorowe. No już troszeczkę kasy mogłem rozdać. Kolejna nagroda jest przygotowana. Jeżeli jest z nami taki bystrzacha, który już wie, które obrazki są takie same, zna ich współrzędne, no to szybciutko zapraszam tego bystrzacha tutaj do mnie, do studia 704-304-304. A jeżeli jeszcze nie wiemy, to się zastanawiamy, moi kochani, i szukamy obrazków, które są identyczne. Przyglądamy się uważnie. No w tej zagadce, moi kochani, ja jednak bym proponowała te obowiązki na chwileczkę odłożyć na bok. No ale przypominam, moi drodzy, że kasa dodatkowa nam się przyda. No bo przy tej zagadce, moi drodzy, trzeba spędzić chwileczkę. Tak naprawdę, no chwilę, dwie, może trzy chwile. To wszystko zależy od tego, jak szybko odnajdziecie obrazki, które są identyczne. Dwa obrazki są identyczne. Jeżeli mamy już ich współrzędne, bo moi kochani, podajemy ich współrzędne, nie musimy mówić, dlaczego te obrazki są takie same. Które te obrazki? Podajecie mi współrzędne tych obrazków, a ja będę wiedziała dokładnie, czy to są te, czy nie. Mam nadzieję, że już ktoś wie i tutaj do mnie pędzi. 704-304-304. No już zagadka trochę jest trudniejsza. Mówiłam, że będzie trudniej, moi drodzy. Już przy tej zagadce należy przysiąść. Nie robimy jej pomiędzy obowiązkami, bo tutaj musimy na chwileczkę zastanowić się, przyjrzeć się uważnie i zobaczyć, wypatrzeć tak naprawdę, które obrazki są identyczne. Dwa obrazki są takie same. Które? Podajemy ich współrzędne. No, ja proponuję, moi drodzy, podejść jednak bliziutko tutaj do telewizora i przyjrzeć się uważnie i odszukać te dwa obrazki. Kolejna nagroda już czeka. Ale wy nie czekajcie, jeżeli już macie dwa identyczne obrazki i wiecie, jakie są ich współrzędne, to moi kochani, nie czekamy, bo przypominam, kto pierwszy, ten lepszy. Które obrazki są identyczne? Na pierwszy rzut oka, jak spojrzałam na tę zagadkę, to tak, co to za hieroglify? A to nie hieroglify, tylko po prostu jakieś tam obrazki. I te dwa obrazki identyczne, jeżeli już mamy. Halo, dzień dobry, ktoś już je ma. Które Które obrazki są obrazki są identyczne? identyczne? Dzień dobry. A5 i D, jak dziękuję, 2. A5 i D2. No i proszę bardzo, to ja dziękuję tak naprawdę, że pan rozwiązał i szybciutko odsyłam już panu kasę 50 zł, już jest pana, a my biegniemy szybciutko, moi kochani, szybciutko biegniemy dalej i ponownie, na szczęście nie mamy już tych zagadek kręcących, ponownie, moi kochani, mamy podać współrzędne dwóch takich samych obrazków. Także ponownie, moi drodzy, przyglądamy się, to nie jest zagadka, którą możemy rozwiązać pomiędzy naszymi obowiązkami, dlatego pewnie do nas mężczyzna zadzwonił. Czy mężczyźni nie sprzątają na święta? Ja wiem, że wy zostawiacie te wszystkie prace tak naprawdę niezbyt lubiane, pięknej płci. No panowie, panowie, byście się wstydzili. No ale czemu nie? Skoro panie teraz są zajęte, no to w takim razie wy panowie zarabiajcie pieniądze, a później te pieniądze oczywiście będziemy wiedzieć, jak spożytkować
przekażcie te pieniądze, przynajmniej część, panowie, przekażcie część tej kasy dla swoich ukochanych, dla swoich pań, żeby one mogły też skorzystać, bo skoro panie w tym momencie pracują, wy zarabiacie pieniądze, no to jest jakaś harmonia, prawda? Skoro jest harmonia, to kasą trzeba się podzielić. Dobrze, moi drodzy, ja pozostawiam ten temat już dla was, jak będziecie się dzielić kasą ze swoimi ukochanymi. Ja czekam na osobę, która już wie, które obrazki są identyczne. Bo szukamy, moi drodzy, dwóch identycznych obrazków. Dwóch takich samych obrazków. Dwa są identyczne. Które? Kto już wie? Przypominam, moi drodzy, kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli już wiesz, co to za obrazki, jakie są ich współrzędne, to łap szybko za telefon 704-304-304. Pędź tutaj do mnie po co? Po nagrodę, moi drodzy, po nagrodę. Pędzimy po nagrodę. Kolejna nagroda już czeka, ale my nie czekamy. Jeżeli znamy te współrzędne, łapiemy za telefon 704-304-304. Które to obrazki? No już troszeczkę ładniejsze te obrazki, bo pierwsze może, być może moje oczy już się przyzwyczaiły. Widzicie, moi kochani, jak to jest? Początkowe zagadki były kręcące, później przeszliśmy do zagadek statycznych i rzeczywiście nasz wzrok już chyba się przyzwyczaił. Także mam nadzieję, że już kolejny zwycięzca tutaj do mnie pędzi po odbiór nagrody. 704-304-304. Właśnie to jest ten numer, żeby tutaj do mnie do studia dotrzeć i odebrać kasę za kolejną zagadkę. Pod warunkiem oczywiście, jeżeli wiemy, które obrazki są takie same. Dwa obrazki, moi kochani, są identyczne. Kto wie, które? Szybciutko, szybciutko, moi drodzy, szybciutko. Co mamy na tych obrazkach? I pszczółkę, i symbol skorpiona, widzicie? No właśnie, i rybkę, i węża. Co tam mamy jeszcze? I symbol wagi, i UFO, krowa, motyl. Ojej, dzieje się nam, dzieje się. I pieczywo, i klepsydra. Dużo tych obrazków, moi kochani, ale nie oglądamy szczegółów w tych obrazkach, bo tak naprawdę szukamy obrazków, które są takie same. Dwa obrazki są identyczne. Jeżeli ktoś wie, które te obrazki, to pędzimy tutaj do mnie do studia po odbiór nagrody. Przypominam, moi drodzy, no nie muszę przypominać, bo oczywiście wszyscy doskonale wiemy, że święta tuż, tuż, także kasa przyda się na uzupełnienie naszych po prostu portfeli, które troszeczkę nam wyszczuplały, no bo już musimy przygotowywać święta. Oczywiście mnóstwo wydatków. No ale moi kochani, tutaj w naszym programie świetna zabawa. No i przede wszystkim świetna kasa do zdobycia, moi drodzy. Możemy podreperować troszeczkę nasz budżet. Skoro jakąś kasę wydaliśmy na przygotowanie świąt, no to ta kasa może do nas się, kochani, z powrotem wrócić. Pod warunkiem, że weźmiemy udział w naszej zabawie i już wiemy, które to obrazki są identyczne. Szukamy dwóch obrazków, które są takie same. Kto wie, które to obrazki? Podajemy ich współrzędne, moi kochani. Nie musimy nic więcej mówić, tylko podać współrzędne. Oczywiście, jeżeli chcemy powiedzieć Dejak, dzień dobry, to bardzo miło, oczywiście bardzo miło. I oczywiście bardzo miło będzie również, moi kochani, jak wręczę kolejnemu zwycięzcy kolejną nagrodę. No to co? Kto się zgłasza? No, szybciutko, moi kochani, przyglądamy się i dzwonimy. Dzwonimy, dzwonimy. Jeżeli już wiemy, jeżeli już znamy współrzędne obrazków, które są identyczne. Szukamy identycznych, dwóch identycznych obrazków. Jeżeli już wiemy, które to obrazki, łapiemy za telefon 704-304-304. Które to obrazki? Szybciutko, szybciutko. Ja się przeglądam razem z wami, moi kochani. No mamy jakąś pszczółkę, osę. Czy mamy drugą? Nie widzę. No właśnie, może, moi kochani, w ten sposób, może w ten sposób. Później mamy pod spodem, mamy pieczywo, mamy chlebek. Czy mamy drugi? Może właśnie w ten sposób, moi kochani, szukamy. Dobry pomysł? Myślę, że tak, ale również mam nadzieję, że każdy z nas ma swój sposób na odnalezienie dwóch identycznych obrazków. Moi kochani, nieważne, jakie macie sposoby, wszystkie są dozwolone, wszystkie chwyty dozwolone. Najważniejsze, żeby jak najszybciej tutaj do mnie, do studia dotrzeć i odebrać nagrody, bo moi drodzy, kto pierwszy, ten lepszy. Taka zasada obowiązuje w naszym programie, więc jeżeli już widzisz dwa identyczne obrazki,
No to zapraszam tutaj do mnie serdecznie po odbiór nagrody. Które obrazki są identyczne? Dwa. Dwa obrazki są takie same i właśnie czekam na osobę, która już je znalazła. Kto wie? Szybciutko, szybciutko, moi kochani, szybciutko. Które to obrazki? Przypominam, że podajemy współrzędne tych obrazków. Na przykład A1, C4. Będą to dwa razy współrzędne. Dwa razy musimy, moi kochani, podać współrzędne obrazków, bo szukamy dwóch identycznych obrazków. Kto już wie, które to obrazki? Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Przyglądamy się uważnie, moi kochani, przyglądamy się uważnie i szukamy. Dwa identyczne są obrazki w naszej zagadce. Które? Ja potrzebuję usłyszeć ich współrzędne. Kto już wie? No, trudniejsza zagadka. Mówiłam, kochani, że na początku mieliśmy bardzo proste zagadki. Także prosta, szybka kasa wpadała bardzo szybciutko do naszej kieszeni. No, zrobiło nam się troszeczkę trudniej. No, ale zagadka jest jeszcze do rozwiązania, moi drodzy. Zagadka jest do rozwiązania. Dwa obrazki są identyczne. Mam nadzieję, że już nasz wzrok przyzwyczaił się do tych statycznych zagadek, bo pierwsze początkowe zagadki nam się kręciły. No, tym razem mamy statyczną zagadkę po raz kolejny. Mam nadzieję, że już ktoś zna odpowiedź. Moi drodzy, nie czekamy. Szybciutko, szybciutko. 704-304-304. Kolejna nagroda czeka, ale wy nie czekajcie, bo kto pierwszy, ten lepszy, moi kochani. Jeżeli widzisz te obrazki, łap szybko za telefon, bądź tutaj do mnie do studia po nagrodę. A ja bardzo chętnie ci ją wręczę. Halo, halo, dzień dobry, komu wręczę nagrodę? Które obrazki są identyczne? Dzień dobry, E4 i B jak buziaczek, 1. E4 i B jak buziaczek, odsyłam buziaczki dla pana i oczywiście 5 dyszek odsyłam, nie tylko buziaczki. Oczywiście, że tak, wszystko się zgadza. Po raz kolejny mężczyzna. No właśnie, no to tym razem, moi kochani, ojej, muszę troszeczkę się przesunąć, moi drodzy. Spora zagadka, troszeczkę trudniej, moi drodzy, troszeczkę trudniej. Większa zagadka, no ale, moi kochani, do zrobienia. Większe pieniądze, przede wszystkim, moi drodzy, co najważniejsze, większa kasa. No i bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. I co należy zrobić, moi kochani? Należy podać współrzędne dwóch takich samych obrazków. Trochę więcej z tych obrazków, ale kasa trochę większa. No nawet nie trochę, moi drodzy, bo dwa razy większe. No to co? Zapewne kolejny zwycięzca, no mi się wydaje, że to chyba będzie jednak mężczyzna. To jednak panie tam wszystko szurują, pichcą. No właśnie, to są nasze obowiązki, chociaż czasami zdarza się, że panowie również bardzo dobrze gotują, albo panowie pomagają swoim paniom, no i wtedy mają czas wspólnie zasiąść do zagadki. A jeżeli mamy podzielone obowiązki, no to bardzo dobrze, moi kochani. Najważniejsze, żebyśmy podzielili się kasą z tą osobą, która właśnie teraz coś tam sprząta. Raczej okien pewnie nie myje, bo wszędzie chyba w całym naszym pięknym kraju dziś pada. No właśnie, pada deszcz za oknem, ale u nas w studio, moi kochani, jest cieplutko, w domach również na pewno mamy cieplutko. Co najważniejsze, atmosfera jest w studio bardzo gorąca, także przed telewizorami również jest pewnie bardzo ciepło, bo szukamy dwóch obrazków, dwóch identycznych obrazków. No a zagadka nam troszeczkę się powiększyła. No ale, moi drodzy, coś za coś, kasa się również powiększyła. Więc jeżeli jest chętna osoba do zdobycia kolejnej nagrody, no to szukamy, moi drodzy, dwóch identycznych obrazków. Dwa obrazki są takie same. Które? No to już przy tej zagadce na pewno pomiędzy obowiązkami jej nie rozwiążemy. Moje miłe panie, jeżeli chcecie rozwiązać tę zagadkę, oczywiście panowie, też zapraszam do wspólnej zabawy. Jeżeli chcemy rozwiązać tę zagadkę, to na chwileczkę obowiązki odkładamy na bok. Na chwilę, moi drodzy, za moment.
Jak już zagadka będzie rozwiązana, możemy do nich powrócić, ale oczywiście powrócimy z dodatkową kasą, która nam na pewno się przyda. Sporo kasy podczas organizacji świąt idzie. No to jest zupełnie normalna sprawa, bo chcemy ugościć naszych bliskich. Albo jeżeli my jedziemy w odwiedziny do kogoś, to również coś należy przywieźć ze sobą. Jakieś nasze pyszne smakołyki. Albo po prostu wspólnie gotujemy, wspólnie pichcimy. No i to jest również bardzo fajne. Ja pamiętam święto u mojej babci, kiedy cała rodzina się zjeżdżała i wszyscy wspólnie gotowaliśmy. Oczywiście najwięcej pracy to miała babcia, bo wszystko musiała przygotować, no ale później rodzina się zjeżdżała i wszyscy wspólnie kroiliśmy, piechciliśmy. Bardzo dobre, no czasami mniej lepsze lub gorsze jedzonko nam wychodziło, to w zależności od dyskusji, które trwały przy stole, ale te dyskusje są również bardzo potrzebne. Moi drodzy, w tym momencie jednak zachęcam do odszukania dwóch identycznych obrazków. Osoby, które są chętne do zdobycia kasy, zapraszam do odszukania dwóch identycznych obrazków. Dwa obrazki są identyczne. Są, moi kochani, dwa obrazki na pewno są identyczne, jakby nie było, moi drodzy, tutaj pośród ile mam tych obrazków? 50, spośród tych 50 obrazków dwa są identyczne. Czyli 48 obrazków jest takich różnych, zupełnie różnych, ale moi kochani, dwa są identyczne. Jeżeli już wiemy, co to za obrazki, to szybciutko pędzimy tutaj do mnie do studia 704-304-304 i podajemy ich współrzędne i ja będę wiedzieć, czy odpowiedź jest dobra, czy nie. No mam nadzieję, że się wszystko uda i ktoś wypatrzy spośród tych 50 obrazków, wypatrzy dwa identyczne. Kto już wie, które te obrazki? Uwaga, uwaga. Czy ktoś już wie? No dobra, reżyserka, to słuchaj, może zaryzykujmy i dajmy więcej kasy. Jest, moi kochani, 1000 zł. No i bardzo dobrze. No bo 100 to rzeczywiście większa kasa niż w przypadku poprzednich zagadek, ale 1000 zł to już nie jest 100 zł. To jest niby jedno zero więcej, ale to jedno zero więcej to jest bardzo dużo większa wartość naszej nagrody. Moi kochani, 100 gwarantowana i 900 zł w bonusie. Oczywiście dzwonisz tutaj do mnie, podajesz mi współrzędne odpowiedzi, które dwa obrazki są inne, po czym czytam 5 prostych pytań. Jeżeli odpowiesz na nie w ciągu 30 sekund, dodatkowe 900 zł wpada do twojej kieszeni. Ale moi kochani, musimy odnaleźć te obrazki. Musimy odnaleźć te obrazki jak najszybciej. No i oczywiście nasze obowiązujące zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli widzimy te dwa obrazki, które są identyczne, łapiemy za telefon, bo moi kochani, ta zagadka jest już zdecydowanie trudniejsza. 50 obrazków. W poprzednich zagadkach mieliśmy zdecydowanie mniej tych obrazków, a tutaj jest ich aż 50. Na szczęście ta zagadka, moi kochani, się nie kręci, bo co to by było, gdyby ta zagadka jeszcze nam się kręciła? Patrząc na tę zagadkę, to widzimy jakieś tam obrazki, jakieś hieroglify i mamy odnaleźć dwa identyczne. No to jest wyzwanie, prawda? Ale gdyby ta zagadka nam się... Ale po co gdybać? Na szczęście, moi kochani, nic tutaj nam się nie kręci. Zagadka jest statyczna i na szczęście mamy 1000 zł do wygrania. No to co? Czy komuś już się udało odnaleźć nasze dwa identyczne obrazki? Przypominam, moi drodzy, dwa są takie same. Należy podać współrzędne tych obrazków. Kto wie, które to? Które to są obrazki? Uwaga, uwaga. 1000 zł do zgarnięcia. Przyglądamy się. Ja postaram się, moi kochani, bardzo dużo nie mówić, żebyśmy mogli się skoncentrować, bo tutaj chyba jednak koncentracja nam będzie potrzebna. Także, moi drodzy, koncentrujemy się w tym momencie, chociaż na parę chwilek. Odkładamy wszystkie obowiązki na moment. I teraz, moi drodzy, pełna koncentracja, bo jest 50 obrazków. Spośród nich szukamy dwóch identycznych. Jeżeli już widzimy, które to obrazki, łapiemy za telefon 704-304-304. Które to obrazki?
Ja tak zastanawiam, te A1, reżyserka, co to jest? Czy to jest piórko, czy to jest dżownica? Dżownica, jednak, dobry mam wzrok, no proszę. Moi kochani, no właśnie przy tej zagadce potrzebne, no nie jest aż tak bardzo potrzebny dobry wzrok. No jednak jest potrzebny dobry wzrok, więc jeżeli mamy jakiś słabszy wzrok, może wyjątkowo dzisiaj, no to możemy bliziutko podejść do telewizora i wtedy możemy się uważnie przyjrzeć, prawda? No jeżeli mamy słabszy wzrok, bo po prostu mamy słabszy, to nakładamy, moi kochani, okulary na nos, no bo tutaj należy się jednak przyjrzeć tym obrazkom, żeby odnaleźć dwa identyczne. Bo na tym właśnie polega nasza zagadka, że mamy odszukać dwa identyczne obrazki. Jeżeli już wiemy, które to są obrazki, łapiemy szybciutko za telefon, moi kochani, 704-304-304. Nie dajmy się wyprzedzić. Moi drodzy, reżyserka mówi, że 3000, bo musi nas motywować do działania, ale, no właśnie, no jest zawsze jakieś ale, reżyserka. Moi kochani, reżyserka nam mówi, że 10 chwil maksymalnie daje nam na zakończenie naszej zagadki. No dobra, moi kochani, wyrobimy się, 10 chwil jest, nie panikujemy, tylko w tym momencie pełna koncentracja, pełna mobilizacja. Podchodzimy bliziutko do telewizora, podejdźmy bliziutko, żebyśmy mogli uważnie się przyjrzeć. Uważnie się przyjrzeć po co? Żeby odszukać dwa identyczne obrazki. Dwa obrazki są takie same, a 48 obrazków jest różnych. Zupełnie coś tam innego jest na tych różnych obrazkach, a dwa obrazki są identyczne. No właśnie, moi kochani, można szukać w ten sposób, że na przykład na tym pierwszym obrazku, dlaczego ja się pytałam reżyserki, co to jest, czy to jest piórko, czy to jest dżownica. Taka bardzo zabawna ta dżownica, reżyserka, bardzo ci się udał ten obrazek. No właśnie, może w ten sposób, ja bym rozwiązywała zagadkę w ten sposób, że patrzę, że na pierwszym obrazku jest dżownica i po kolei przechodzę wzrokiem do kolejnych obrazków, czy nie ma tam dżownicy. No i później przechodzę piętro niżej. Może w ten sposób. Ale 9 chwil już mamy. Moi kochani, oczywiście nie musimy doczekać do zera. Jeżeli już mamy dwa identyczne obrazki, to łapiemy za telefon 704-304-304. Pędzimy tutaj do mnie do studia i mówimy, które obrazki są identyczne. Kto wie? W kolejnym obrazku symbol strzelca, czyli mój. No właśnie, później jakiś baranek, owieczka. Bo nawet przyglądając się tym obrazkom, moi kochani, można się uśmiać, jak one są fajnie, sympatycznie narysowane. Kaczuszkę mamy i mamy krówkę i misia. Widzicie, moi kochani, przy C1, ale ja was nie zagaduję, moi drodzy. Wy się wpatrujecie i szukacie dwóch identycznych obrazków. No i oczywiście, jeżeli już macie te dwa identyczne obrazki, łapiemy, moi drodzy, za telefon i będziemy szybciutko po odbiór nagrody, nawet 3000 zł do zgarnięcia. Fajna kasa, przyda się, prawda? Pewnie, że tak, moi kochani, ale musimy odnaleźć te dwa identyczne obrazki. Gdzie one są? W którym miejscu? Bo w momencie, kiedy odnajdziecie te obrazki, zapiszcie sobie je na kartce, żeby przypadkiem w momencie, kiedy dostaniemy się tutaj do mnie do studia, nie zapomnieć, które to są obrazki, a ja potrzebuję współrzędne, czyli literę i cyfrę i ponownie literę i cyfrę, czyli współrzędne tych dwóch obrazków. I szukamy, moi kochani, szukamy. Czy będą dwa identyczne, które to będą dwa identyczne obrazki, czy to będą dwie identyczne dżownice? No właśnie, czy może dwie identyczne kaczuszki? Czy dwa identyczne misie? Ale fajna, ciekawa zagadka. No proszę, moi drodzy, to jest zagadka również dla naszych dzieci, moi drodzy. Nasze kochane dzieciaczki mogą oczywiście nam pomóc w szukaniu dwóch identycznych obrazków, ale przypominam, że przy odpowiedzi powinna znaleźć się dorosła osoba. Także wspólnie, rodzinnie możemy szukać dwóch identycznych obrazków razem z naszymi dziećmi, razem z naszymi wnuczkami oczywiście, ale przy odpowiedzi, oczywiście przy telefonie zapraszam osoby dorosłe. Czyli dziecko jeszcze może wybrać numer, bo może mieć szczęśliwą rękę, ale osoba dorosła mówi mi współrzędne tych dwóch obrazków. Moi kochani, 9 chwilek, jest jeszcze czas.
Także jest jeszcze czas, żeby przyjrzeć się uważnie, ale nie musimy czekać do zera. Ja proponuję, żebyśmy nie czekali do zera, moi kochani, bo kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli już masz te dwa identyczne obrazki, to łap szybko za telefon 704-304-304, żeby ktoś przypadkiem nas nie wyprzedził. Które to są obrazki? Kto już wie? Czy to są dwa identyczne misie? Czy dwie identyczne konewki? Czy może sztućce? Czyli potrzebne by były dwa takie same widelce i dwa takie same noże. No właśnie. W naszej zagadce mamy do odnalezienia dwa takie same obrazki. No bardzo mnie to zastanawia, bo moi kochani, razem z wami również przyglądam się uważnie, bo pierwszy raz widzę tę zagadkę. No i tak na pierwszy rzut oka to tak troszeczkę jest wszystkiego nalepione w naszej zagadce, tak rzucone wszystkiego po troszeczku. To gwiazdka, to rower, to misio, to kaczka. No bardzo sympatyczne i śmieszne są te obrazki, ale my mamy odnaleźć dwa identyczne. Dlatego moi kochani, ja proponuję podejść bliziutko do telewizora, bardzo blisko. Ruszamy się na chwileczkę z naszych wygodnych foteli, bo być może prawdopodobnie odłożyliście swoje obowiązki na moment, na chwilę. Usiedliście w wygodnym fotelu, żeby odsapnąć, żeby odpocząć przy okazji rozwiązywania zagadki, ale ja jednak proponuję podejść bliziutko do telewizora na chwileczkę, na momencik. No i przyjrzeć się uważnie, bo tych obrazków, moi kochani, jest aż 50. No, ale moi kochani, troszeczkę więcej kasy. Ja proponuję, reżyserka, więcej kasy, żebyśmy troszeczkę, no właśnie, moi drodzy, 5000 zł. Musimy trochę przyspieszyć, zostało nam 8 chwil. Spora kasa, 5000 zł. Fajna kasa do zdobycia. No, ale jest trochę tych obrazków. 50, aż 50 obrazków. Troszeczkę jest tak nawrzucane wszystkiego w naszą zagadkę, różnych motywów. Dużo motywów jest na naszych obrazkach, a my mamy znaleźć dwa identyczne. Spośród tych 50 obrazków dwa są takie same. I pytanie, które? Jakie są ich współrzędy? Kto wie? No szybciutko, moi drodzy, szybciutko. Osiem chwilek jeszcze mamy. Jest jeszcze czas. Kto widzi, które obrazki są identyczne? Moi drodzy, jeżeli widzimy te identyczne obrazki, zapiszmy sobie odpowiedź na kartce, żeby w momencie, kiedy zadzwonimy się do studia, żeby nic nam z głowy nie uleciało, żebyśmy podali prawidłową odpowiedź, bo walczymy, moi drodzy, o 5000 zł. To naprawdę jest sporo kasy. I za chwileczkę mam nadzieję, że ktoś o nie zawalczy. Kto mi powie, które obrazki są identyczne? Dwa obrazki w naszej zagadce są identyczne. Ja czekam na kolejnego zwycięzcę. Uwaga, uwaga. Które to obrazki? Czy znajdziemy dwie identyczne dżownice? Czy znajdziemy dwie identyczne kaczuszki, czy dwa identyczne misie? No właśnie, co tu mamy jeszcze? I piłkę, i flagę, i serduszka nawet nam się pojawiły. Ale 7 chwil mamy, moi kochani. Uwaga, uwaga. No piękne są motywy na naszych obrazkach, bardzo sympatyczne i dwie stopy. Ojej, jakieś takie stopy miałam na ścianie, pomalowałam ścianę, będąc nastolatką. Moja mama trochę się zdenerwowała, ale to był bardzo ładny rysunek. I wiecie, co napisałam? Kto mi chodzi po suficie? Ja oczywiście młodzieży i dzieciakom nie polecam tego typu malunków na ścianach, bo rodzice mogą się troszeczkę zdenerwować. Chociaż, moi kochani, jak odgadniemy, rozwiążemy zagadkę, no to sporo kasy wpadnie do naszej kieszeni, to wtedy możemy sobie odmalować. Ale moje kochane dzieci, kochana młodzież, nie robimy tego swoim rodzicom, bo mogło się bardzo zdenerwować. Moja mama się bardzo zdenerwowała.
chociaż powiedziała, że to jest bardzo ładny malunek, że bardzo mi się udało, że jestem bardzo utalentowana. No i widzicie, można, pewnie, że tak, ale oczywiście później miałam duży problem, żeby te ściany z powrotem zamalować. Piękne są motywy w naszej zagadce i może niech te motywy pozostaną w naszej zagadce, niech się nie pojawiają na naszych ścianach, bo można sobie spojrzeć na ekran telewizora i oczywiście nacieszyć wzrok. No i przede wszystkim, moi kochani, wytężyć ten wzrok, żeby odnaleźć dwa identyczne obrazki, bo przypominam, moi kochani, że szukamy dwóch identycznych obrazków, żeby zawalczyć o 5000. Kto o nie zawalczy? Uwaga, uwaga! Szybciutko. Dwa obrazki są identyczne. No, powiem wam, moi kochani, że ja tak patrzę troszeczkę chaotycznie. No i jeszcze nie znalazłam tych obrazków. Ale moi drodzy, jeżeli przejdziemy od jednego rzędu do drugiego rzędu i po kolei systematycznie je odnajdziemy, to na pewno znajdziemy te obrazki. Tylko moi drodzy, jeżeli już je widzimy, łapiemy za telefon, bo ktoś może nas wyprzedzić. 7 chwil nam pozostało, ale moi kochani, nie czekamy do zera. Nie czekamy, bo ktoś może złapać za telefon, ktoś, kto odnalazł te obrazki, zadzwonić i nie czekać do zera i zdobyć nagrodę. Uwaga, uwaga. Które obrazki są identyczne? Kto wszystkie przeanalizował i już widzi? Kto zna odpowiedź? 6 chwil. No, moi kochani, chwilki nam uciekają, chwilki nam biegną. Niech sobie biegną te chwilki, a my, moi drodzy, pełna koncentracja. Będę cały czas podpowiadać, cały czas będę mówić, ile nam zostało czasu. Moi kochani, jedna osoba dzwoni i wygrywa. Kto? Gdzie są te obrazki? Jakie są ich współrzędne? Kto wie? No, moi kochani, poprzedni zwycięzcy. Mam nadzieję, że nie wróciliście do swoich obowiązków. No na chwileczkę, moi kochani, na chwileczkę odkładamy wszystkie obowiązki. Sporo kasy do wygrania. Kto o nią zawalczy? Dwa obrazki są identyczne. No i właśnie, czy to będą dżownice? Czy znajdziemy dwie identyczne dżownice? Ale moi drodzy, 5 chwil mamy. Połowa odliczania. No, już trzeba zacząć się spieszyć. Ale spieszmy się powoli, żebyśmy dokładnie sprawdzili i przeanalizowali wszystkie obrazki. Bo gdzieś spośród tych 50 obrazków dwa są identyczne. I jeżeli już widzisz, które to są obrazki, łap szybko za telefon 704-304-304. Kto wie, które to obrazki? Szybciutko. Czy to będą gwiazdki identyczne? Czy to będą misie identyczne? Może dżownice moje ulubione? Zobaczcie, jak ta dżownica mi wpadła w oko. No bo ona jest taka nietypowa, prawda? Kto by pomyślał, że to dżownica? No ale najważniejsze, że to jest dżownica, niech tak będzie. Najważniejsze, że są dwa identyczne obrazki i bardzo ważna sprawa, moi kochani, nawet 5000 zł do wygrania. Tylko kto po nią sięgnie? Kto sięgnie po tę kasę? Uwaga, uwaga! Czy po raz kolejny będzie to mężczyzna? Zobaczcie, moi drodzy, były proste zagadki, które można było rozwiązać pomiędzy obowiązkami i dzwoniły do mnie same panie. No rzeczywiście pomiędzy obowiązkami można było rozwiązać te zagadki, a później zrobiło się troszeczkę trudniej. No i zaczęli dzwonić panowie. Ja już właśnie tak przypuszczałam, że obowiązki przedświąteczne są podzielone, że panie zajmują się obowiązkami, które należy wykonać w domu, a panowie zdobywają kasę. No właśnie, moi kochani, czemu nie? Tak też można, ale może w tym momencie kochane panie dołączą do swoich panów
i wspólnie, moi drodzy, zaczniemy szukać dwóch identycznych obrazków, bo zrobiło nam się mało czasu, moi kochani, tylko 4 chwile. Ja jeszcze nie słyszę odpowiedzi, czyli moi drodzy, wszystko może się wydarzyć, tylko niech to się wydarzy, moi kochani, teraz. Zostało nam tylko 4 chwile do końca zagadki, a zagadka jest jeszcze nierozwiązana. Także, moje miłe panie, odkładamy obowiązki na moment i dołączamy do swoich panów, którzy zarabiają kasę i cały czas tutaj do mnie dzwonią. Dołączamy do naszych panów i szukamy dwóch identycznych obrazków wspólnie. Dwa obrazki są na pewno takie same. Które? 3 chwile. No, proszę Państwa, kończymy zabawę, kończymy zagadkę. 3 chwile nam pozostały. Kto zna odpowiedź? Które obrazki są takie same? Które są identyczne? Podejdźmy bliziutko do telewizora, moi drodzy, szybciutko, szybciutko. Zostały nam tylko 3 chwilunie. Analizujemy wszystkie obrazki. No, mam nadzieję, że macie duży telewizor. Jeżeli nie, to bliziutko, bliziutko podchodzimy pod sam ekran telewizora. Pod sam telewizor, żebyśmy mogli, moi kochani, raz jeszcze szybciutko zerknąć okiem. No ja wiem, że jest 50 obrazków. Sporo, całkiem sporo. No jest dużo motywów na tych obrazkach. Ale tam gdzieś spośród tych 50 obrazków dwa są identyczne. Takie same. Które? Kto wie? Kto widzi? Moi kochani, szybciutko, szybciutko. Nie czekamy. Nie czekamy, moi drodzy, jeżeli widzimy te dwa identyczne obrazki, łapiemy za telefon, wpadamy tutaj do mnie do studia 704-304-304 i walczymy o 5000 zł. Kto o nie zawalczy? 3 chwilunie nam zostały, czyli jest jeszcze czas. Moi kochani, ja cały czas będę podpowiadać, cały czas będę wam mówić, ile mamy chwil, bo mam nadzieję, że nasze oczy są skierowane na zagadkę, że przyglądamy się uważnie, że analizujemy wszystkie obrazki, wszystkie motywy. Któreś obrazki są identyczne? Dwa. Na pewno są to dwa obrazki, tylko które? Jakie są ich współrzędne? Nawet, moi drodzy, nie musimy mówić, czy to jest dżownica, czy to jest kaczuszka. Podajemy mi współrzędne dwóch obrazków, które są identyczne. Ale, moi kochani, 2 chwile. To może teraz? 2 chwile, moi kochani. 2 obrazki. To może właśnie jest ten moment? Teraz? I żółwia tu nawet mamy. No proszę. No mam nadzieję, że w żółwim tempie no nie będzie szła nam ta zagadka, moi kochani. Pozostały nam tylko 2 chwilunie. Mamy i żółwia, i świnkę, ale świnka to symbol kasy. Co tam jeszcze mamy? Dużo, dużo mamy. Dużo bardzo motywów. I lizak, samolot. Dużo fajnych motywów. Cały czas jak oglądam te motywy, moi kochani, to bardzo się uśmiecham, bo są bardzo sympatyczne, pięknie nagradzmolone przez naszego reżysera. No, ale moi kochani, my szukamy dwóch identycznych obrazków. Dwóch identycznych. Czy to będą dwa identyczne żółwie, czy może dwie identyczne dżownice? Kto wie, kto wie? Szybciutko, szybciutko. 704-304-304. Dwa identyczne motywy. Ostatni moment. Kto wie? No które, no, moi kochani? No szkoda, że te obrazki są tylko czarno-białe, bo gdyby były kolorowe, to by było pewnie dużo łatwiej. No chociaż, moi drodzy, z jednej strony, ale moi drodzy, 0, moi kochani, kończymy, kończymy.
Reżyserka mi tutaj ponagla. Monika, już kończymy zagadkę, ale reżyserka, poczekaj, bo może ktoś właśnie tutaj do mnie pędzi. Reżyserka, jeszcze chwileczkę, momencik. Może ktoś wypatrzył te dwa obrazki identyczne i pędzi do mnie właśnie. Teraz szybciutko. 704-304-304. Które to obrazki? Czy dżownice? Czy może kaczuszki? Czy żółwie? Kto wie? Kto wie? Teraz, moi kochani, teraz, teraz. Serduszka. Kubek z kawą. No właśnie, ale mamy obrazki, w którym są, składają się z dwóch części. Także, moi kochani, szukamy dwóch identycznych obrazków jako całości, prawda? I nie musimy mówić, które to obrazki, czy to kaczuszki, czy dżownice. Wystarczy, że podamy współrzędne tych obrazków, czyli litera i cyfra i ponownie litera i cyfra. A te dwa identyczne obrazki leżą właśnie przy współrzędnych. Kto wie? Szybciutko, szybciutko, moi kochani, szybciutko. Walczymy o fajną kasę. Ja trzymam mocno kciuki, bo ktoś za chwileczkę o nią zawalczy. Uwaga. I mamy konika morskiego. No, reżyserka, konik morski ci się udał. Moi kochani, próbuję zagadać reżysera, ale on się nie dał, nie dał się zagadać. Reżyser mówi, nie dam ci się, Monika, ale wiem, że gadasz i gadasz. Ale moi kochani, reżyserka mówi, że o 16 zagadka ma być rozwiązana, moi kochani. I dorzuci jeszcze trochę kasy. No to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Reżyserka, 10 tysięcy złotych, dwa razy tyle. Moi kochani, naprawdę sporo kasy. No to co, poradzimy sobie. Trzymam mocno kciuki. Ja mam nadzieję, że poradzimy sobie. Zostały nam niecałe 3 minutki. Jest jeszcze trochę czasu, moi kochani. Jest jeszcze trochę czasu. Kasa nam się powiększyła, ale teraz w tym momencie, moi kochani, nie myślimy o kasie. Bo czasami jest tak właśnie, że jak myślimy o kasie, to wszystko nam się rozprasza. Bardzo, bardzo chcemy, a czasami jak bardzo, bardzo chcemy, no to zupełnie nam nic nie wychodzi. No to co, moi drodzy? Pełna koncentracja. Spokojnie. Uda się. Najważniejsze, żebyśmy dotarli do celu. Szukamy dwóch identycznych obrazków. Podajemy ich współrzędne i walczymy o 10 tysięcy złotych. No, moi kochani, kto o nie zawalczy? Uwaga, uwaga, 2 minuty nam zostały. Oczywiście nie musimy czekać do zera, moi drodzy. 2 minutki nam pozostały. Które obrazki są identyczne? Na naszym ekranie telewizora mamy 50 różnych obrazków. Spośród tych 50 obrazków, 2 są identyczne. Dzwoniąc do mnie do studia, podajemy ich współrzędne, literę i cyfrę i ponownie literę i cyfrę. Kto wypatrzył te obrazki? Minuta 45. Tyle nam czasu pozostało, już nawet mniej. Uwaga, uwaga. Moi kochani, minutka. Te obrazki. Czy dżownice są identyczne? Czy kaczuszki? Czy może misie? Czy może żółwie? Kto wie? Nawet mamy maski. Konik. Morski konik, nie polny. To jest morski konik. No właśnie, moi drodzy. Ale moi kochani, pół minuty, pełna koncentracja. Ja was już nie rozpraszam, moi drodzy, bo zostało nam naprawdę bardzo malutko czasu. Dwa identyczne obrazki. Które? W którym miejscu? Jakie są ich współrzędne? Uwaga! Szybciutko, szybciutko, 45 sekund. Damy radę. Ręce na telefonach, moi drodzy. 704-304-304. I te dwa identyczne obrazki leżą przy współrzędnych.
litera, cyfra i litera i cyfra. To? Kto wie? Szybciutko, szybciutko, moi drodzy, szybciutko. 704-304-304. Dwa identyczne obrazki. Są przy współrzędnych. Jakich? Szybciutko, szybciutko, moi kochani, szybciutko. Jesteśmy... No właśnie. Czy to będą dżownice, czy to będą misie, czy to będą kaczuszki, żółwie, serduszka. No ale jak tak spoglądam, no właśnie, ja bym chciała, żeby to były serduszka. Albo dżownice. Ale na pewno dwa identyczne obrazki. To... Szybciutko, moi drodzy, szybciutko. Kto wie, które to obrazki? No moi kochani, to musi się wydarzyć teraz, w tym momencie. Szybciutko, szybciutko, jesteśmy już naprawdę po czasie. Reżyserka mi tutaj bardzo, bardzo ponagla. Moi kochani, ja jeszcze nie słyszę odpowiedzi. Z jednej strony, no nie słyszę jeszcze odpowiedzi, ale moi drodzy, kasa cały czas w grze. 10 tysięcy złotych cały czas w grze. Więc jeżeli ktoś widzi, które obrazki są identyczne, niech sięgnie po te pieniądze. Dwa obrazki są takie same, identyczne. Które? 10 tysięcy złotych, moi kochani, naprawdę fajna, spora, no bardzo duża kasa, no przed tym okresem świątecznym, no to naprawdę, moi drodzy, wyjątkowa, można powiedzieć, że to wyjątkowa kasa, 10 tysięcy złotych w samym środku tygodnia do wygrania, no ale kto po nie sięgnie, moi drodzy, kto po nie sięgnie, jeszcze cały czas nie słyszę odpowiedzi, to znaczy, że wszystko się może tutaj wydarzyć, moi kochani, w każdej chwili. Tylko niech to się wydarzy już teraz, moi drodzy. Szybciutko, szybciutko. 704-304-304. Które obrazki są identyczne? Dwa na pewno są takie same. Jakie są ich współrzędne? Kto wie? Litera, cyfra i litera, cyfra. To? To? Szybciutko, moi drodzy, szybciutko, szybciutko. Te obrazki. To? Kto wie, moi drodzy? Szybciutko, szybciutko. Jeszcze nie słyszę odpowiedzi. Halo, halo, moi kochani, czy ktoś jest ze mną? Czy ktoś zawalczy o 10 tysięcy złotych? Moi drodzy, tylko to musi się wydarzyć w tym momencie, właśnie teraz. Za chwileczkę, moi kochani, zagadka, rozwiązanie zostanie zakreślone. No i wtedy kasa wróci do sejfu. Ale dopóki jeszcze nam reżyserka tutaj nie zakreśliła tych obrazków, to jeszcze możesz odebrać te pieniądze. Nawet 10 tysięcy złotych do wygrania. Uwaga, uwaga. No moi kochani, niech ktoś o nie zawalczy. Próbujemy, szybciutko, szybciutko. 704-304-304. Kto zawalczy o naprawdę fajne pieniądze? 10 tysięcy złotych. Fajna, bardzo ciekawa, interesująca zagadka. No tylko strasznie dużo motywów. 50 obrazków i bardzo dużo motywów na tych obrazkach. No mogły troszeczkę rozproszyć naszą uwagę, naszą koncentrację, którą mamy w tym momencie bardzo podzielną, bo jesteśmy w okresie takim przedświątecznym i rzeczywiście cały czas gdzieś z tyłu głowy mamy nasze obowiązki do wykonania. Co tutaj należy zrobić? Kogo przywieźć? Kogo zawieźć? W którą stronę? Gdzie? Kiedy? O której? No i właśnie jeszcze te motywy na tych obrazkach troszeczkę pewnie nas rozproszyły, ale czy jest przed telewizorem chociaż jedna osoba, która jest w pełni skoncentrowana i jest bardzo, bardzo bystra i poradziła sobie z naszą zagadką, to łap szybko za telefon 704-304-304. Walczymy naprawdę o fajną kasę 10 tysięcy złotych. Zawalcz o tę kasę,
Może się jeszcze udać, kochani, szybciutko, szybciutko. Kto zawalczy? Trzymam mocno kciuki, moi kochani. Uda się. Kto? Kto? No moi drodzy, ja cały czas trzymam mocno kciuki, już nawet ich nie otwieram. Cały czas czekam na telefon, bo w każdej chwili może zadzwonić i ktoś zawalczy o bardzo, bardzo fajną kasę, nawet 10 tysięcy złotych do wygrania. To niech ten telefon zadzwoni właśnie teraz, moi drodzy, teraz. Halo, halo? Musiałam puścić kciuki, moi kochani, ale cały czas w myślach je trzymam, bo bardzo, bardzo mocno trzymałam te kciuki, aż mi bolą paluchy. Moi drodzy, wy użyjcie swoich paluchów na telefonie 704-304-304 pod warunkiem, że znaleźliście te dwa identyczne obrazki. Dwa są identyczne. Które? Jakie są ich współrzędne? Potrzebuję litery i cyfry i jeszcze raz literę i cyfry. Uwaga, uwaga. No moi kochani, szybciutko, szybciutko. Reżyserka mówi 2 minutki, definitywny czas do końca, moi drodzy. Uwaga, czas, start. Moi kochani, ostatnia szansa. Zupełności, znajdziemy rozwiązanie. Cały czas jestem bardzo przekonana, że ktoś już tutaj do mnie pędzi, że już ktoś rozszyfrował tę zagadkę, wybiera właśnie numer telefonu i pędzi tutaj do mnie szybciutko, żeby zawalczyć o 10 tysięcy złotych. Uda się. Tylko niech ktoś zawalczy, moi kochani. 1,5 minuty. Jest jeszcze czas. No niewiele tego czasu. Także osoby, które dopiero dołączają do naszej zagadki, no nie wiem, no... Nie uda się, zagadka jest skomplikowana, no ale jeszcze raz podpowiem, moi drodzy, że szukamy dwóch identycznych obrazków. 1:15, tyle nam pozostało do końca zagadki. Jeżeli widzisz te dwa identyczne obrazki, łap za telefon 704-304-304. Które obrazki są identyczne? Czy to będzie dżownica, czy to będzie kaczuszka, czy to będzie żółw? Lizaka nawet mamy. Ale moi kochani, uwaga, 10 sekund tam pozostało. Szybciutko, szybciutko. Telefony już, mam nadzieję, zostały wybrane. Nie 10 sekund, zostało nam 20 sekund. To ja spanikowałam, moi drodzy. Uwaga, uwaga. 0,5 minuty. Czyli jeszcze mamy 0,5 minuty. Jeszcze jest czas. Które obrazki są takie same? Które obrazki są identyczne? Dwa na pewno. Uwaga, 10 sekund tym razem. No moi drodzy, jeżeli widzimy dwa identyczne obrazki, dłonie na telefonach 704-304-304. Potrzebuję usłyszeć odpowiedź w tym momencie, moi kochani, teraz. Szybciutko, szybciutko. Kto wie, kto wypatrzy? No właśnie, moi kochani, bo jak szukamy różnicy, to wiemy, że mamy znaleźć coś innego. A tutaj w tym przypadku 40 obrazków, 48 obrazków jest różnych, całkowicie różnych, zupełnie inne motywy, a my szukamy tutaj dwóch takich samych, dwóch identycznych. I mam nadzieję, że ktoś odnalazł. No to w takim razie, jeżeli widzisz te dwa identyczne obrazki, łap szybciutko za telefon 704-304-304. Pędź tutaj do mnie do studia i walczymy o 10 tysięcy złotych.
Uwaga. Kto o nie zawalczy? Szybciutko, szybciutko, moi kochani, szybciutko, szybciutko. Kto ma odpowiedź, moi drodzy? Szybciutko, szybciutko. Kto wie? Kto wypatrzył te obrazki? Dwa identyczne obrazki. W którym są miejscu. Wystarczy, że podasz mi je współrzędne. Litera i cyfra. I jeszcze raz litera i cyfra. I już będę wiedzieć, które to są obrazki. Nie musisz mi mówić, czy to jest dżdżownica, czy to jest misio. Podajesz mi współrzędne. Litera i cyfra. I jeszcze raz litera i cyfra. Ale moi kochani, teraz należy zrobić w tym momencie, bo jesteśmy już naprawdę sporo po czasie. 704-304-304. Komu udało się? Kto je wypatrzył? Szybciutko, szybciutko, moi kochani, szybciutko! Halo, halo, kochani, pobudka! No ja wiem, że mnóstwo obowiązków przedświątecznych, ale już kończymy, moi drodzy. Uda się. Zobaczcie, pojawił nam się komunikat, koniec zagadki. Więc ta zagadka musi się zakończyć w tym momencie. A ja jeszcze cały czas nie usłyszałam odpowiedzi. No trudno, skomplikowana zagadka. Moi kochani, ale nie wierzę, że nie ma przynajmniej jednej osoby przed telewizorem, której udało się odnaleźć te dwa identyczne obrazki. Dwa obrazki są takie same, identyczne. Które? Kto wie? 704 304-304. Szybciutko, szybciutko, moi kochani, szybciutko. Łapiemy za telefon, dzwonimy i walczymy o 10 tysięcy złotych. Teraz? Teraz? Halo, halo, moi kochani widzowie, czy ktoś pozostał przed telewizorem, czy ktoś walczy do końca? Moi kochani, nie poddajemy się, nie poddajemy się, walczymy do końca, dopóki ja tutaj jestem, dopóki jeszcze nie usłyszeliśmy odpowiedzi, to wszystko może się wydarzyć, cały czas jest jeszcze szansa, także nie odpuszczamy, walczymy do samiutkiego końca. Widzisz te obrazki? Dwa identyczne. Dwa identyczne symbole. Albo dwie identyczne kaczuszki. Dwa identyczne misie. Czy może dwa identyczne kosze na śmieci? Dwie identyczne kury. No właśnie, może zniosło nam dużo jajek, moi kochani. Nam się bardzo przydadzą, bo te jajka już będą nam bardzo potrzebne niedługo święta wielkanocne i tych jaj naprawdę powinno się pojawić bardzo dużo na naszym stole. Ale co najważniejsze, potrzebujemy naprawdę sporo kasy, bo sporo mamy wydatków. A ta kasa jest, moi kochani, tak naprawdę na sięgnięcie naszej ręki. Niech ktoś, moi drodzy, spróbuje i zawalczy o naprawdę bardzo fajną kasę, bo do wygrania jest 10 tysięcy złotych. Moi kochani, ale zagadka już powinna być zakończona. Komunikat jest z nami już od jakiegoś czasu, że koniec zagadki. I jeszcze cały czas nie słyszę telefonu. Czy to oznacza, że nie tym razem? Moi kochani, nie poddajemy się. Walczymy do samego końca. Dopóki reżyser nie zakreślił w kółeczko odpowiedzi, to znaczy, że cały czas 10 tysięcy złotych jest do wygrania. Ale to musi się wydarzyć teraz, w tym momencie, moi kochani, szybciutko, szybciutko. Uwaga, uwaga. Dwa identyczne obrazki są przy współrzędnych. Litera, cyfra i jeszcze raz litera i cyfra. To?
to... To... No nie wierzę, nie wierzę. Nikt nie wie, nikt nie widzi. Moi drodzy, ja nie mogę w żaden sposób was naprowadzić. Tak naprawdę mogę powiedzieć tyle, że szukamy dwóch identycznych, dwóch takich samych obrazków. Dwa na pewno są takie same. 50 obrazków na ekranie telewizora, 48 motywów na tych naszych obrazkach jest różnych. Zupełnie różnych. Mamy na przykład jedną tylko gwiazdkę i nie ma drugiej takiej. No właśnie. A my szukamy dwóch identycznych obrazków. Czyli na przykład obrazków z dwiema... jedna gwiazdka na jednym obrazku i druga gwiazdka na drugim obrazku. Czy ktoś odnalazł, moi kochani? No nie wierzę. Jedna osoba, nawet jedna osoba nie wykombinowała. Moi poprzedni zwycięzcy. Gdzie wy jesteście? Halo, halo. Moi drodzy, reżyser mówi, że kończymy program. To reżyserka, no co teraz? Moi kochani, ostatnie sekundy. Jest jeszcze chwilunia. Reżyserka powiedziała jeszcze chwilunia, dosłownie ostatnie sekundy. Tylko to musi się wydarzyć, moi drodzy, teraz, tak naprawdę teraz, w tym momencie. Litera, cyfra i litera, cyfra. Naszych dwóch identycznych obrazków i walczymy o 10 tysięcy złotych. Moi kochani, niech ktoś o nie zawalczy, niech ktoś spróbuje. Damy radę. Do samego końca, walczymy do samiusieńkiego końca, nie poddajemy się. Te obrazki, dwa identyczne, tam są. Ja wiem, że troszeczkę jest sporo tych motywów na tej naszej zagadce. 50, aż 50 obrazków, 48 obrazków jest różnych i tylko dwa identyczne. Ale może ktoś już wie, które? Jeżeli tak, moi kochani, to jest najlepszy moment. Tak naprawdę to jest ostatni moment, moi kochani, kiedy możemy wybrać numer telefonu. 704-304-304. Wybieramy numer telefonu, pędzimy do mnie do studia i walczymy o 10 tysięcy złotych. No właśnie, kasa spora do wygrania, a ja nadal nie słyszę telefonu. Reżyserka, co tu teraz wykombinować? Jak tu odpowiedzieć? Jak tu naprowadzić naszych widzów? Tak myślę, kombinuję, moi drodzy. Mam nadzieję, że wy również cały czas kombinujecie i przyglądacie się tej zagadce i szukacie dwóch identycznych obrazków. A ja cały czas kombinuję, jakby tu was naprowadzić, moi kochani. No ja jednak muszę cały czas chyba liczyć na waszą spostrzegawczość, na waszą bystrość. No i przede wszystkim refleks, moi kochani, bo tutaj też dużo bardzo zależy od waszego refleksu, bo przypominam, kto pierwszy, ten lepszy. No niestety nie mogę podać wam żadnej podpowiedzi, bo no, nie mam was jak tutaj naprowadzić. Na pewno są dwa obrazki, są identyczne. I to jest wasze zadanie, żeby je odnaleźć. Nie mam możliwości takiej, żeby was naprowadzić, bo kasa jest naprawdę, nagroda jest naprawdę bardzo wysoka. I nie ma tutaj żadnej możliwości naprowadzenia. Na pewno szukamy dwóch identycznych obrazków. I te obrazki, dwa identyczne, no mogą być wszędzie tak naprawdę, na całej naszej tablicy, na których znajdują się te obrazki. Na ekranie telewizora mamy 50, aż 50 obrazków, 48 obrazków jest różnych, bardzo różnych. Mamy i misia, i kaczuszkę, i dżownicę, i krówkę, i nawet kota, jaki ten kot bardzo dziwny, i goryla, i wózek, no i flaga, serduszka nawet nam się pojawiły, i parasol, to chyba będzie parasol od naszych pieniędzy, moi kochani.
No właśnie, i ośmiornica jest, i maska. Symbol skorpiona. A my szukamy dwóch identycznych obrazków. No jest ich bardzo dużo i zapewne oglądając te obrazki, cały czas się przyglądaliśmy, co to takiego. Moi drodzy, tak naprawdę to jest nieważne, co takiego mamy na tych obrazkach, jakie to są symbole. Czy symbol skorpiona, czy symbol strzelca, który jest na przykład pod A2, czy mamy baranka narysowanego. No nasz wzrok cały czas błądzi i od razu odkrywa, że to jest to, że to jest mrówka. A co to takiego? To jest chyba kaktus. No właśnie, dlatego na pewno tam bardzo dużo czasu nam to zajęło samo rozpoznawanie tych obrazków, a my nie musimy ich rozpoznawać. My powinniśmy odnaleźć dwa identyczne obrazki, także moi kochani, skoncentrujemy się, tylko powinniśmy się skupić na odnajdywaniu dwóch identycznych obrazków, czyli na tych dwóch obrazkach symbole będą takie same. Szybciutko, szybciutko, moi kochani, szybciutko. Ja potrzebuję usłyszeć odpowiedź już w tym momencie. Teraz? Uwaga, uwaga. No i co się dzieje? Nie mamy ani jednej osoby. Nie ma ani jednego widza, wszyscy się wzięli do pracy. No i bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Święta w takim razie będą już przygotowane pewnie jutro, moi kochani, skoro tak wszyscy pilnie spełniają swoje obowiązki. No, żartuję oczywiście, moi kochani, bo wiem, że mnóstwo obowiązków jest w domu do zrobienia. Ale moi drodzy, tak naprawdę też sporo kasy jest do wygrania w naszym studio. No i niech chociaż jedna osoba spróbuje po nią sięgnąć, moi kochani. Niech chociaż jedna osoba spróbuje zgarnąć naprawdę fajną kasę, nawet 10 tysięcy złotych do wygrania. No to co, moi drodzy, walczymy? Pewnie, że tak. Proponuję chociaż jednej osobie o odnalezienie tych dwóch identycznych obrazków. Jeżeli widzisz te dwa identyczne obrazki i cały czas mówisz sobie, ja wiem, to niestety ja Cię nie usłyszę i w ten sposób nie możesz zawalczyć o dużą kasę. Ja potrzebuję Cię usłyszeć w słuchawce telefonu, żeby wybrać numer tutaj do studia, to 704-304-304. Właśnie ten numer wybieramy i pędzimy tutaj do mnie szybciutko, szybciutko i zgarniamy naprawdę fajną kasę. No to co? Kto chętny? Kto sięga po naprawdę bardzo duże pieniądze? Kto? Halo, halo, moi kochani. Moi kochani, ja czekam na jedną osobę. Moi drodzy, no gdzie jest mój szczęśliwiec? Kto zawalczy o fajną, naprawdę fajną kasę? Moi drodzy, 10 tysięcy złotych. Niech ktoś o nią zawalczy, niech ktoś spróbuje. Próbujemy? Pewnie, że tak, moi kochani. Próbujemy. Szybciutko, szybciutko. 704-304-304. Dopóki, moi kochani, ja tutaj cały czas jestem, dopóki reżyserka nam jeszcze nie zakreśliła odpowiedzi tych dwóch obrazków, to cały czas wszystko jest możliwe, czyli cały czas kasa jest w grze. Cały czas możemy o nią zawalczyć. Tylko niech ktoś o nią zawalczy, moi drodzy. Teraz? Szybciutko, szybciutko. 704-304-304. I o 10 tysięcy złotych walczy. No jestem bardzo zaciekawiona, czy to będzie mężczyzna, czy pani. Mam nadzieję, że panie również dołączyły do naszej gry, bo naprawdę fajna kasa do wygrania. No ale moi kochani, wszyscy mamy równe szanse, wszyscy mamy równe szanse i te szanse jeszcze są, tak naprawdę jeszcze są, ale to są ostatnie chwile na zdobycie tej nagrody. Więc kto? Kto walczy do końca? Kto próbuje? Uwaga! Uwaga, uwaga, moi kochani, szybciutko, szybciutko, szybciutko.
Raz jeszcze, moi drodzy, przypominam, może niektórzy dołączyli właśnie do naszej zabawy, do naszej wspólnej gry. No raczej wam się już nie uda odnaleźć. No próbujcie odnaleźć, bo mamy do odnalezienia dwa identyczne obrazki. Osoby, które właśnie dołączyły, niech próbują, raczej się nie uda, ale wszystko jest możliwe, tak naprawdę, moi kochani, wszystko jest możliwe, bo walczymy o 10 tysięcy złotych, więc jeżeli osoby, które są przed telewizorem od jakiegoś czasu i może jeszcze nie odnalazły, albo po prostu może im się nie chce sięgnąć po telefon, no to osoby, które właśnie dołączyły do naszej zabawy, szukamy dwóch identycznych obrazków. Mamy 50 obrazków, 48 jest różnych, zupełnie różnych, a my szukamy dwóch identycznych symboli. Ja potrzebuję usłyszeć współrzędne tych obrazków, literę i cyfrę i ponownie literę i cyfrę. Kombinujemy, moi drodzy, do samego końca. Szukamy do samego końca, moi kochani. Dwa identyczne obrazki są właśnie, no właśnie, gdzie one są, w którym miejscu, przy jakiej literze i przy jakiej cyfrze, przy jakich współrzędnych, moi kochani. Kto wie, kto widzi? To bawi się do samego końca, moi drodzy. Nie ma co rezygnować, nie ma co odpuszczać. Jeżeli jeszcze nie widzimy, jeszcze nie wiemy, no to, moi kochani, no jest takie prawdopodobieństwo, bo zagadka jest, no jest wyjątkowa. 50 obrazków, no te obrazki są bardzo, bardzo różne. No i rzeczywiście cały czas możemy się zastanawiać, co jest na tych obrazkach, zamiast szukać tych dwóch identycznych. To my się po prostu zastanawiamy. Co jest na A1, czy to jest dżownica. Widzicie, moi drodzy, ja też patrząc na te obrazki, cały czas się zastanawiałam, co to tam jest takiego narysowane. Czy to jest liść, czy to jest dżownica? A tak naprawdę, moi drodzy, naszym zadaniem jest odnalezienie tych dwóch identycznych obrazków. No i tu może być problem, że my po prostu oglądaliśmy te obrazki, patrzyliśmy na ich kształt, co to takiego i zastanawialiśmy się, co to jest na tym obrazku, zamiast szukać dwóch identycznych symboli w naszej zagadce. Ale może ktoś jest bardzo zdyscyplinowany i komuś udało się odnaleźć. Halo, halo, moi kochani, szukam właśnie takiej jednej osoby. Czekam właśnie na taką osobę, która jest w pełni skoncentrowana, troszeczkę zdyscyplinowana i wiedziała, jak podejść do tej zagadki. Bo my musimy odnaleźć dwa identyczne symbole, dwa identyczne obrazki. Nieważne, co jest na tych obrazkach, czy to jest dżownica, czy to jest pająk, może kaktus. No dużo, dużo, tak naprawdę bardzo dużo symboli mamy na tych obrazkach, a my mamy odnaleźć dwa identyczne i podać mi ich współrzędne, moi kochani. Nie musicie mi opowiadać, co jest na tych obrazkach, co to takiego, bo szkoda na to już czasu, moi kochani. Wystarczy, że powiemy współrzędne. Litera i cyfra i litera i cyfra. I ja będę wiedzieć, przy których współrzędnych są te obrazki, które właśnie cały czas, moi kochani, cały czas ich szukamy. Kto je odnalazł? Uwaga. I te obrazki są przy współrzędnych. Których? Szybciutko, szybciutko, moi kochani, szybciutko, szybciutko. No ja zaczynam tracić nadzieję, chociaż nie, moi drodzy, nie, jak to się mówi, nadzieja jest ostatnia, odchodzi. Halo, jest, dzień dobry, witam serdecznie. Które obrazki są identyczne? Dzień dobry, A9 i E jak elegancka pani 5. Dziękuję pięknie, bardzo dobrze. Stówka już jest pana, a my szybciutko walczymy o resztę. Uwaga, uwaga, czas start. Które ze zwierzątek nie pojawia się w tradycyjnym koszyku wielkanocnym? Zając, królik, baranek czy kurczaczek?
Jeszcze raz, bo troszkę nie... Które ze zwierzątek nie pojawia się w wielkanocnym koszyku? Zając, królik, baranek czy kurczaczek? Nie wiem, chyba wszystkie się pojawiają. Nie, jedno nie. Baranek? Nie, królik. No właśnie, wszyscy mylimy zazwyczaj zajączka z królikiem. No w naszym wielkanocnym koszyczku pojawia się, no co się pojawia, moi kochani. Zajączek pojawia się, baranek się pojawia, kurczaczek, no a królik niestety nie. Dziękuję pięknie, do widzenia.